Zaprawdę powiadam wam, czasy złe były i złe są, ale czy będą, to zależy tylko od nich. Po wielu zmaganiach i intrygach, w wyniku których Dijkstra zjednoczył pod sobą całą północ, cesarz Emhyr wraz z całym Nilfgaardem raz na dobre odszedł od ekspansji na północnej części kontynentu, a samo cesarstwo rozpadło się na prowincje. Świat pogrążył się w chaosie. Wojny pustoszyły krainy, choroby zbierały śmiertelne żniwo, a ludzie tracili nadzieję. Królestwa legły w gruzach, pozostawiając po sobie tylko kości, ruiny i mrok. Ale w mroku tych ciężkich czasów nadszedł nowy początek, przyniesiony przez pokolenie gotowe odkopać ścieżkę naszych przodków. Zobaczcie, z jakim światem przyszło wam się zmierzyć, szeptali starzy wiedźmini, a ich słowa brzmiały jak przestroga i wezwanie do opamiętania. Nowigrad stał się jedynym żywym miastem na kontynencie. Miejscem, gdzie ludzie wciąż próbowali odbudować swoje życie. Jako stała, bezpieczna strefa. Nowigrad przyciągał tych, którzy marzyli o schronieniu przed mrocznymi cieniami, czającymi się za murami opuszczonych już miastw i królestw. Ale i tu nie można było zapominać o potworach czających się w okolicznej gęstwinie Velen. Aretuza i Kermoren, choć nawiedzone wspomnieniami dawnych dni, wciąż pozostawały miejscami, gdzie przyszli wiedźmini i czarodzieje mogli zdobywać wiedzę i umiejętności, które przydadzą im się w walce z przeciwnościami losu. To tam, w mrocznych zakamarkach starych budynków, rodziły się nowe nadzieje. Ale do tego potrzeba było odwagi, bo nie każdy mógłże to przeżyć. Cień starych wiedźmińskich twierdz umarł razem z pokonanym 2 stulecia temu białym zimnem. Dziś są tylko miejscem cieni i ciszy, nieraz cichego zgiełku kóz lub przejezdnych kupców zjadanych przez utopce. Wizima, Kertrolde, Viroledo, Biały Sad, Cidaris, Bokler, Flotsam popadły w zapomnienie, a ich ulice były już tylko terenem naznaczonym przez ogromne monstra. Nie zapomnijmy o legendzie Białego Wilka i miejscach, które mijał. Wszystko upadło razem z Geraltem z Rivii, o którym głos ucichł po niepozornym zleceniu gdzieś w górach Toussaint, a z nim także o Yennefer. Tak oto zaczyna się historia pokolenia, które będzie przemierzało dziki, opuszczony świat. Odbudowało upadłe królestwa. Przypominało historię bohaterów. Oto nadchodzi czas miecza i topora. Czas pogardy. Czy ktoś z was da radę to naprawić?